Kiedy zaczynała się pandemia i ustało głoszenie, świadkowie chowy mówili, że to już koniec, bo tam według jakichś niektórych, nie wiem ich przepowiedni, tak to nazwijmy, no, miało się zakończyć to dzieło głoszenia i już nie będą głosić, więc niektórzy sobie tutaj dorobili pewną naukę. Natomiast teraz nas mnóstwo osób pyta, tych podłych odstępców i świadkowie sami się też nad tym zastanawiają, czy jeszcze trzeba będzie kupować od nas te naklejki. No i na to pytanie dzisiaj będziemy odpowiedź szukali podczas tego odcinka. Edwin, ale to pytanie to chyba inaczej brzmiało, tak mi się wydaje. I jakie pytanie to co nam zadają? No. No tak, no w sumie pytanie bardziej brzmiało, czy Świadkowie chowy znowu zaczną głosić, ale ja sobie tak po świadkowsku połączyłem. Nie, nie po świadkowsku, jak typowa influencerka. Dostaję setki wiadomości od was, jakiego kremu używam na twarz. Do dupy. Na twarz do dupy. A, no dobrze. No, no więc, mniejsza z tym. Tak, rzeczywiście, temat tego, czy Świadkowie chowy będą dalej głosić, a wy będziecie musieli sobie przyczepić na drzwiach, żeby do was nie pukali... No, wraca z powrotem no, do, do mainstreamu światkowskiego. Tak. Wraca do mainstreamu, bo my jesteśmy trochę jak e, tacy rodzice. Znaczy, nie nasi rodzice, ogólnie rodzice, którzy opowiadają swoim dzieciom, jak to oni mieli ciężko, musieli mm. iść do szkoły przez las, przez pustynię, Oj, przez śniegi, i to wszystko jest 15 kilometrów, a ty teraz sobie busikiem jedziesz i masz luz. I my jesteśmy trochę tak, tak samo zgłoszeniem, bo to tak opowiadamy, że my to w latach 90. czy nawet pięć lat temu to się chodziło co sobotę i był śnieg i mróz i buty przemakały, a latem to kurz był na sandałach i się głosiło w upale na ośrodkach, a teraz to co? Teraz to sobie na, na tych, na Whatsappach wiadomości piszą i głoszą przez internet. To nie jest to, co kiedyś. No potwierdzam, potwierdzam, tak było. Nasi rodzice takie historie opowiadali o tych szkołach. My rzeczywiście tak głosiliśmy, a na tych, którzy próbowali wysyłać jakieś wiadomości SMS-y patrzyliśmy po świadkowsku, tak, tak z lekką pogardą, bym powiedział. No, Takie to wygodne. Mało duchowe. No nie. W latach 90. to nawet wiesz, my takie opowieści mieliśmy. Słyszeliśmy od tych starszych wiekiem świadków, z tym z dłuższym starzem, że przecież oni to musieli jechać autobusem 30 km. Potem jeszcze 10 dziś na pieszo i doszli do wioski, tam głosili cały dzień. No tak, takie opowieści były. już to, że my jeździliśmy na głoszenie samochodem, było. No tak, postrzegane jako takie wygodnickie trochę. Nie to, że złe, no wiadomo, czasy się zmieniają, ale no, tak jak nasi rodzice patrzyli, patrzyli na nas, kiedy my musieliśmy iść do szkoły na piechotkę blisko, albo Busik nas podwiózł i tak dalej. Rozumiecie, taka analogia tutaj. No więc, no więc teraz świadkowie chowy, no mamy taki przeciek, tak bym powiedział. Nieoficjalny jeszcze. Znaczy, filmik jest już na tak, w. Tak. orga, ale on może wiele sugerować w kwestii tego głoszenia i tego, czy ten Armagedon rzeczywiście się przybliża, czy oddala. No i co? Zaczniemy sobie od animacji Piotrusia i Zosi, żeby się nie poddawać i głosić więcej. Dzień dobry, jestem Zosia. Mam ciekawy filmik o tym, co Bóg chce dla nas zrobić. O, kochanie, dziękuję. Nie jestem zainteresowana. Można czytać Biblię i oglądać filmy. Jestem bardzo zajęty, mały. Zrobimy przerwę. No. Lo... przerwa? Już? Przepraszam, by mi się wymkło. Ej, czemu te dzieci z każdy wstęp mówiły? No bo rodzice tutaj uczą dzieci mówić wstęp. No zresztą niedawno na swoim Instagramie Sara Światusy tam rzucałaś, jak to my z naszymi dziećmi chodziliśmy. I one wręczały traktaciki. Pamiętasz takie zdjęcie z Mają chyba małą, która traktat musiała zanieść. No trochę to było takie... Takie zachęcające dla dzieci, że one będą miały jakieś interakcje z ludźmi, będą dawały broszurki i generalnie od dzieci ci dorośli chętniej przyjmowali, no nie? No trudniej dziecku odmówić. W ogóle tutaj jest taki przykład, ja bym powiedziała takiej typowej soboty, zakładam, że to jest chyba sobota, no bo dzieci nie muszą iść do szkoły e, z życia Świadków Jehowy, czyli rano na zbiórkę i potem do służby. No, i tak to właśnie wyglądało. Czasem się głosiło na jakichś wioskach, bo my akurat mieliśmy też tereny wiejskie, ale też często na takich osiedlach miejskich. No tak, no nie ma reguły. To tak, po prostu no, jak no i. Przypadło. Tak to było. Właściwie bardzo rzadko zdarzało się, żeby była taka reakcja bardzo negatywna. Teraz przynajmniej, od, znaczy teraz w sensie, kilka ostatnich lat, żeby ktoś, nie wiem, nakrzyczał, czy był niemiły. Raczej właśnie ci ludzie byli. Obojętni po prostu, znaczy obojętni. No, wiadomo, nie interesowało ich to, nie chciało im się, się gadać, um, ktoś no. był zajęty. No, no i co, no, no co takiemu świadkowi powiesz? No, no nie, dzięki jestem zajęty, bo zaraz i tu wyskoczy z jakimś kontrargumentem, więc sorry, mm. nie dziękuję. A kto z Was lubi, jak nawet w sobotę rano albo w jakiś dzień ktoś puka do Waszych drzwi i nie wiecie kto to jest i, i być może on będzie się chciał wprosić, bo będzie chciał porozmawiać o Bogu. Tu mam taką ciekawostkę o Kryśnowcach. Oni taką taktykę mieli chyba w latach 90. właśnie, żeby dawać ludziom kwiatki na przykład na lotniskach, się wręczało kwiatek i ktoś mówił, nie, dzięki, ja nie chcę kwiatkę, ale nie, to za darmo, to prezent. Po czym prosili o datek. No i tutaj już wiadomo reguła wzajemności. No ktoś mi dał kwiatkę, ja muszę, e, muszę dać te, ten, ten datek. Potem, potem te kwiatki lądowały w koszu, oczywiście. E, a, a, a tamci chodzili i zbierali z powrotem i dalej rozdawali. Ale do czego zmierzam? W pewnym momencie ten incydent trochę się ukrócił. Raz, że lotniska jakby zabro zabronili takiej, takiej opcji, a dwa, że ludzie nauczyli się tego, że jak gdzieś idziesz, to idziesz tak i Wszystkie te zbiórki, jakieś tam, co, co podchodzą albo coś się próbują wręczyć, to ignorujesz, bo to jest jedyny sposób, żeby jakby... Nie dać się w to wkręcić, bo jak się dasz wkręcić, znaczy zaczniesz rozmawiać, no to już będzie trudniej się wycofać i trochę tak mam wrażenie, że jest ze świadkami, że ludzie uświadomili sobie, że jedyną opcją jest jakby jak najszybciej, nie dziękuję, nie mam czasu, koniec, bo oni, bo my byliśmy uczeni konkretnych argumentów, co powiedzieć, jak ktoś powie, że mam swoją religię, no, no ale my nie przeszliśmy zmieniać panu religii i tak dalej, i tak mhm. dalej. I tutaj jeszcze tak sobie pomyślałam, o Petrusiu i Zosi, nie zapominajmy o Zosi. Oni tacy są tutaj zdołowani tym, że no oni takie z takim ważnym orędziem idą, nie? słowo Dichowy ratują życie ludzkie, a ludzie obojętni. I to było demotywujące, nie? Jak sobie tak przypomisz, tak. nie było ani jednej rozmowy takiej konkretnej, albo chociaż jednej strażnicy się nie udało dać, to to tak, yy, no było smutne. No szło się z takim przeświadczeniem, takim celem, żeby chociaż odczytać jakiś werset z Biblii. I to jak już się udało, to było, chociaż tyle się udało, a jak już ktoś coś przyjął, no, co, no to jeszcze lepiej. Natomiast rzeczywiście jak człowiek tak kilka godzin chodził i nikt z nim nie chciał rozmawiać, no to wtedy była lipa. Były takie tereny, że praktycznie nikt nie chciał na tym terenie rozmawiać i... I nikt wtedy tam nie chciał jeździć. No bo po co jeździć, jak nikt nie chce gadać tak. i słuchać. A jak był fajny teren, dużo osób gadało, to się mówiło, że na tym terenie piją dobrą wodę, nie? Pamiętasz? Nie. A to to może tak marzyć w moich okolicach. No, ale można by na chłopski rozum pomyśleć, że skoro e, ci ludzie tak nie chcą z tymi świadkami rozmawiać, to taki świadek dojdzie do wniosku, że. No trochę nieopłacalna ta robota. Może bym sobie w sobotę, nie wiem, dłużej pospał, pojechał z dziećmi do parku, do kina, coś porobił. A nawet jeśli chcę jakoś zaspakajać swoje potrzeby duchowe, no to może bym je zaspakajał. Nie wiem, bym sobie poczytał Biblię w spokoju, już wyspany i zrelaksowany. Ale, ale nie, bo nasz mózg działa tak pokrętnie, że jakby gdy doznajemy takiego odrzucenia i, i im więcej wysiłku musimy wkładać w te rzeczy, to on myśli: okej, okay, dobra, robimy to dalej, bo, bo, to, bo to jest istotne. Tak jakby, gdyby ludzie reagowali entuzjastycznie, to paradoksalnie mam wrażenie, że, że właśnie by świadkowie mi głosili. No nie wiem, no być może. Natomiast y, dzieci proszą o przerwę, no i tutaj tacy prawdziwi, świadkowcy rodzice zareagują. No jak myślicie, jak? Czy powiedzą dzieciom, okej, okay, skoro już głosimy te cztery godziny, to wreszcie może odpoczniemy? Czy powiedzą, nie, jeszcze trochę powinniśmy podziałać, No bo przecież już tu przyjechaliśmy, i czy to ma iść na marne nasz trud, który w to włożyliśmy? No, zobaczmy. Może rzeczywiście, ale zanim pójdziemy, czy pamiętacie, jak było z Jezusem? Czy wszyscy go słuchali? Nie. To dlaczego Jezus się nie poddał? Bo chciał, żeby wszyscy usłyszeli dobrą nowinę. Dokładnie. A gdybyśmy spróbowali jeszcze po jednym domu? I wiesz, koszmar po prostu, jeden z najgorszych koszmarów dziecka świadków Jehowy na głoszeniu spotyka kolegę ze szkoły i to jeszcze takiego łobuza, prawda? To jest dopiero. W, w ogóle nawet spotkanie kogoś w swoim wieku to też było. Już nawet nie musiałeś znać tej osoby, to było dziwne. No, chociaż, znaczy być może dla mnie akurat to nie było dziwne. Jak okay. roz, swojego rówieśnika spotkałem, którego nie znałem, to raczej dla mnie to było ułatwiające taką rozmowę. Natomiast jak spotykałem kogoś ze szkoły, to był dramat. I na przykład ja tak kombinowałem: A to wiesz, co, to może ty pójdziesz do tego domu, bo mieszka. Ale to musiałeś. A, mieszka. no właśnie, musiałeś wiedzieć, gdzie kto mieszka. No, no tak, wiedziałem. Chociaż pamiętam jedną taką rozmowę z moim dziadkiem, myślę, że się schowałem za drzwiami. Żeby mnie nie było widać. I był smutny wtedy. Jechowa był smutny, bo tam otworzyć mogła koleżanka z klasy. Chyba tak było. No niestety no zaparłem się jechowy i dlatego nie jestem świadkiem. Ja tak sobie Jehowem. ostatnio pomyślałam, że do tej pory nie lubię za bardzo dzwonić, po urzędach gdzieś coś załatwiać, albo nie wiem, idziesz do lekarza, jest kolejka, i się czas chcesz ostatni. No i dobra, robię już robię to, bo mam 30 lat, bo idę z dzieckiem do lekarza, więc dlatego dziecka się poświęcę, ale jakby zdecydowanie wolę wszystkie te takie formy, gdzie mamy to zautomatyzowane, na przykład ZUS wyda jakieś numerki i tak dalej, nie, Wolę, jest tak. I z tym całym swoją niechęcią do, do tego włażenia w kolejki, zagadywania ludzi. Gdy te 15 lat temu byłam nastolatką i byłam jeszcze bardziej nieśmiała, ale jednak się zmuszałam co weekend na głoszenie. to to było były tortury, to niemalże. No, trochę tortury. Wyobraźcie sobie teraz, drodzy introwertycy, że musicie się zmusić i iść. I pukać do ludzi, którzy nie chcą was słuchać, i proponować im coś, czego oni w ogóle nie chcą. No. Tak, to za trochę wyglądało. No, no ale Wróćmy to, do filmiku. Tak, Rodzice walnęli taką typową motywującą gadkę, no bo przecież wiadomo, że świadkowie są jak Jezus. W ogóle bardzo lubię to uproszczenie, bo idąc tym tokiem rozumowania, każdy, kto do, do, ma jakieś trudności w życiu, albo zostaje krytykowany przez kogoś, to jest jak Jezus. No bo Jezus też miał przeciwników, więc w sumie wszyscy jesteśmy jak Jezus. No mniejsza z tym, no ale dzieci się poczuły zmotywowane i dom jeszcze tak, do natychmiastowa w ogóle tam w, w tonie głosu było słychać. Tak, jak Jezus, jego też nie słuchali. Ale pójdźmy jeszcze do jednego domu, do drugiego, do trzeciego, do czwartego i, i tak. Dobrze, że nie dali takiego happy endu, bo już się bałam, że tu zrobię tak, że teraz ten, ten ostatni dom to będzie błogosławieństwo Boże i zapoczątkują studio. Nie, tu mamy takie niedopowiedzenie i to myślę, że to jest okej. Okay. Ja, ale ja mam to, tak nawiązując do tego, co już wspomniałem, że taką refleksję, żeby nie taki filmik jako dziecko co by trochę przeraził. Ej, to ja lepiej nie idę, bo spotkam kolegę ze szkoły. To w ogóle nie wiem, czy mi się trochę porąbało w tych głowach tym ale no, tak. a, a skoro o przerażeniu mówisz, bo tutaj jakby nie powiedzieli tego, powiedzieli tylko, że, że Jezus chciał dotrzeć do każdego słuchacza. No i my, czyli świadkowie, chcemy być jak Jezus. A w naukach świadków tych dla bardziej zaawansowanych, czyli które są na zebraniach, w publikacjach, jest takie coś jak wina krwi. Masz przeszłość. No, no i myślę, no, tak, że dziecko tak, tak. świadka, które ma tam lat 10, chodzi na zebrania, to już osłuchało się z tym. No tak. Więc co jest kojarzy. A jak go słyszę bezgłoszącego są takie słowa gdzieś tam w Nowego Świata. Tak. I no, czyli przerzucanie winy, odpowiedzialności na ciebie za to, że ktoś zginie w Armagedonie, który przecież już za chwilę będzie, zginie przez ciebie. Bo to by się chciało zrobić przerwę. I, albo będzie. ci się nie chciały w sobotę iść na głoszenie i nie, teren został nieopracowany, a ktoś tam właśnie w ten dzień był, i może on, hmm. nie wiem, jest w żałobie właśnie i może by do niego trafiło, to i może mógłby zostać świadkiem. To jest Twoja wina. I tutaj, bracie Edwinie, przeczytasz fragment z, ze służby naszej służby królestwa. No dobrze, dlaczego pilnie wyszukujemy osoby, które nie słyszały dobrej nowiny? No i tutaj się wiele wyjaśni, wiele wyjaśni, w grę wchodzi ludzkie życie. Na całym świecie jeszcze miliony ludzi nie słyszało dobrej nowiny, która może im przynieść wybawienie. Nawet na terenach często opracowywanych, wciąż znajdujemy wiele szczerych osób, jeżeli będziemy głosić w różnych dniach i o rozmaitych porach, być może uda nam się zastać kogoś, kogo dotąd nie spotkaliśmy. Dzięki takim pilnym poszukiwaniom możemy cieszyć się czystym sumieniem i unikniemy obciążenia się winą krwi. No, czy się nie chciało iść do służby? po południu. No i w związku z tym trzeba było podejmować no, stosowne wysiłki, żeby na przykład chodzić, jak tu powiedzieli, o rozmaitych porach. No i trochę nawiążę też do tematu notatek, które obecnie są oficjalnie zakazane, ale my głosiliśmy robiąc notatki. Ten i ten adres, na przykład jakaś Żabia Wola 15, godzina 15. Pani Stasia. Tak, znaczy nie, no na przykład 15. Nikogo, piątek 15. Nikogo nie ma w domu. Czwartek 14. Nikogo nie ma w domu. Sobota 8. Zostaliśmy. Wiecie, no takie notatki, no, no wyobraźcie sobie, że ktoś po prostu regularnie notował, kiedy was nie ma. Albo notował, że ktoś, ktoś była, nie otworzył, bo to też się tak zapisywało, ale no na przykład taki. Yy, Ktoś miał teren długo, później się to trosz, troszkę zmieniło, ale ktoś miał taki teren długo, taki swój zeszyt miał z notatkami i z pięciu lat takie notatki. Kto kiedy był, kiedy z kim kto rozmawiał, kto tam mieszka? Ja zaczynając od tego, że to są przede wszystkim dane wrażliwe, bo często kto, tam były zapisywane na przykład kto w co wierzy. Tak. Ktoś mówił na przykład, no że ja jestem, nie wiem, katolikiem na przykład, nie? Tak, i temat robienia notatek, to że teraz mówią, że nie robią, no to oczywiście on się tyczy Unii Europejskiej, gdzie obowiązują przepisy o, o ochronie danych osobowych, ale w wielu krajach czegoś takiego nie ma i nadal notatki są robione. Więc to jest, to jest bardzo ciekawe. No, no już dobrze. zmierzamy ku końcowi, bo filmik był bardzo krótki, a i tak się rozgadaliśmy. Mamy nadzieję, że lubicie takie te różne nasze wspominajki, wspomnienia z, ze służby. Król, króle, służby królestwa, nie, jak to się, służby polowej. Służby polowej. Tak. U, w ogóle jeszcze takie określiło, że mówiło się tak. Czy umówimy się na pracę? Nie, u mnie się mówiło do służby. Dobrze, u ciebie się tak mówiło, w innych terenach się inaczej mówiło i różnie, no mówię, mu, u mnie się mówiło, czy idziemy na pracę. W bez sensu trochę, ale no tak się. Tak, no tak. tak się mówiło, no po prostu. Idziemy na pracę. Nie do pracy, no bo do pracy to, to takiej no, fizycznej, no. Zawodowej, a tu chłoszło się na pracę. Na Potem się mówiło, że idzie się na głoszenie, a, a teraz się mówi w Ukrainie. <noise> no chodzi mi o te, te, te przyimki, czy jak to się nazywa. Nawy, nie pamiętam. Ok. Nieważne. Dobrze. Świadkowie Jehowy głoszą, bo wierzą, że taki jest ich obowiązek, a kiedy nastała pandemia, no to nie mogli głosić i no i była trochę lipa. Więc postanowili wykorzystywać różne metody głoszenia, jak telefon, jak Instagram. I stąd jesteście zasypywani teraz no, takimi niechcianymi wiadomościami spamowymi, szczególnie w tym okresie, jak teraz jest pamiątka, w zasadzie wczoraj była, jak to nagrywamy. To teraz będzie trochę spokoju. Teraz troszkę będzie mniej tych wiadomości, i najprawdopodobniej wróci to głoszenie w pierwszej kolejności stania z tymi stojakami na ulicach, i to w ogóle niech sobie stoją, tak? Co tak kto lubi? No przynajmniej nie przychodzą wam do domu, nie pukają, wy w majtkach tam chodzicie. A kto to może przychodzić w sobotę rano? No, może tego już nie będzie, chociaż niestety, jak widzieliście w tym filmiku, jaki byłby sens robienia takiego filmiku, jakby miało to głoszenie nie wrócić. Czyli moim zdaniem oddala się nam wizję Armagedonu. Jeszcze jak wiemy, co prawda to jest z 2009 ten akapit, który ty przeczytałeś, ale nadal jest pełno krajów, w którym głoszenie jest zakazane, w których, um, w których tych świadków jest mało i naprawdę mają jeszcze świadkowe co robić. Miliony, naprawdę miliony, jak nie miliardy osób wciąż nie poznały prawdojechowe, więc możemy my się jeszcze parę lat spać spokojnie. Tak, i takim jak jesteś takim małym Piotrusiem, no to dalej jesteś traumatyzowany. Takimi wizjami, że to przez ciebie będą umierać ludzie, ponieważ ty do nich nie pójdziesz. Ciekawe w ogóle, jak wygląda głoszenie takich dzieci, tak? W sensie teraz, czy kiedy? No kiedyś? tak, teraz. No co, wysyłają wiadomości na Whatsappie, piszą listy? Znaczy, ja mam osobiście nadzieję, że wiele tych dzieci, które się wychowuje i dzięki temu, że korzystają z internetu, być może nie zawsze rodzice mają na tym kontrolę i. I po prostu jak najdłużej odwlekają chrzest, bo jakby nie czują powołania, by tam wstępować. Taką przynajmniej mam nadzieję, że jak najwięcej dzieci się uratuje. A wy? Czy też taką żywicie nadzieję? jak tak po powiem. Co waszym zdaniem jest teraz takimi dzieciakami? No to napiszecie tam w komentarzach, a my wam przypominamy, że jeżeli byście chcieli być bardziej na bieżąco, to oczywiście śledźcie nas na Insta, bo na przykład, byście wiedzieli, dlaczego nie było tak długo filmu i dlaczego pojawił się film z Arturem dopiero po trzech tygodniach w sumie. No i nie będzie wtedy zaskoczenia, będziecie też wiedzieli kiedy i co i jak. Więc zapraszamy. Oczywiście, jak Wam się ten odcinek podobał, to zostawcie łapkę w górę i będzie Wam wtedy miło. Nie, to nam będzie miło, a Wam będzie miło, że, że daliście znak tego. No i co? Jedziemy po dzieci. Jedziemy. Do zobaczenia. Już wkrótce. Cześć.